tam na moim kanale i będzie mega opening właśnie tego zestawu, nawet to dodam zdjęcie i zapraszam do oglądania. No, będzie trochę długi opening i recenzja i tutaj o natnę. I będziemy otwierać. Jak jesteście gotowi, to bardzo świetnie. Jak już wcześniej widzieliście, właśnie już otworzyłem i tutaj mamy instrukcje, małe konstrukcje i właśnie ogólnie woreczki to zawsze są jak, jakieś kolorystyce, taki na przykład, nie wiem, czerwień, taki różowy, typu podobny. I właśnie zaciekawmy się najbardziej tymi, bo te są w ogóle inne i po prostu to są chyba te z małymi konstrukcjami, prawdopodobnie. I właśnie, a reszta to możemy sami wymierzyć kreatywnie jakoś. No i właśnie w instrukcji, o, mamy właśnie te strony. Ja akurat nie będę budować, bo... Albo, powiem szczerze, mogę zbudować, bo jak już dali nam te worki, o, z takimi 1-2 ponumerowane, to zrobię nawet speedbuild. Już jestem po zbudowaniu, tutaj mamy elementy zapasowe, no groszki ciekawe, oczka już mnie nudzą, ale przejdźmy do konstrukcji. No przyznam, niektóre są świetne, a niektóre są takie byle jak. Zacznijmy może od tej rakiety, no i tutaj, no, no powiem szczerze, taki okej, okay, taki model 5-latek, no to, ale dla mnie no po prostu jest takie no średnie, ale ogólnie tak jak... No, jak na Lego, takie dla 5 lat, to jest ok. Tutaj przejdźmy do ośmiornicy i przyznam, że nawet urocze, słodkie, taka ośmiornica. No, ciekawy patent. Mi się to podoba. Tutaj takie, ja sam nie wiem, czy to gruszka, czy to jabłko. Na początku myślałem, że to jabłko przed kupnem, ale to jednak gruszka, ale no niech będzie. No i tutaj taka gruszka. Możecie wpisać, co dla was co się kojarzy, może jakiś pakłażan, nie no, żartuję, ale no nie jest fajne. To jest nawet ładne, ale może ze względu na to, że ma ciekawe elementy i tylko tyle. Chyba coś to się nazywa. I ja po prostu, no nawet tego nie skomentuję, no nie jest to najlepsze. O, to pierwsza konstrukcja, którą zbudowałem, bardzo urocza i mi się bardzo podoba, jest ładna. Pozytywna, nawet sobie zostawię na półce, żeby no, była słodka myszka na serku. A drzewo jest strasznie brzydkie, to chyba była jakaś imitacja jabłek, no po prostu no, obrzydza mnie ta konstrukcja. I taki mój must heaven to właśnie jest mysz na serze i właśnie ośmiornica. No dobra, niech będzie, no jeszcze będzie moim must heaven ta rakieta. I tutaj takie to trzy moje ulubione. Otworzyłem już pierwszy worek i co tutaj mamy? Tutaj zaczniemy od niebieskiego, mamy fajne najbardziej od te płytki duże. Bardzo się podobała, takie to. O, tutaj różne klocki. Tutaj zaczniemy od tych już jeszcze dalej niebieskich. O, ramy na okna, fajnie. O, jeszcze mamy takie turkusowe klocki, bardzo mi się podobają. Jeszcze tutaj mamy takie granatowe transparentne. No okej, okay. Cylindry, świetnie. No i tutaj fioletowe. I o, daszki, no fajnie. I już drugi worek i zacznijmy od pomarańczowych. Tutaj tak dalej na środku, tak się prezentują zwykłe briki. No i były trzy woreczki, to też tak rozłożyłem tak po kolei. No i tutaj o, kwiatuszki, bardzo fajnie. No jeszcze do piaskowych przejdźmy. Dziwię się, że tu są piaskowe, ale okej. Okay. Tu są żółte, takie zwykłe klocki. Tu są kwiatuszki i tak dalej. No i cylindry. Zauważyłem, że dużo jest takich właśnie talii, właśnie jeden na jeden, właśnie takie, no, kwadratowe. No i tutaj z brązowych właśnie od najmniejszego, teraz zacznijmy. Tutaj jakieś drzwi, groszki, no tutaj sami widzicie, no fajnie, bardzo fajnie. No i jeszcze takie ciemno-żółte albo jasno-pomarańczowe. Tutaj daszki, tutaj też jakieś serki, no
No i o, i ten ciekawy klocek, no fajnie. I tak się prezentuje. I następny woreczek. Właśnie ja nie wiem, dlaczego tu jest nadal biały. To znaczy, no już jakiś inny kolor, gdzie jest ich mało, nie wiem, może jakiś błąd w produkcji. Nie wiem, co oni mieli na myśli. Ale przejdźmy do szarych i właśnie do tego. Fajnie, bo można tu dać jakiś, nie wiem, kościół, świątynię właśnie. No, z takimi drzwiami właśnie potrzebne do tych elementów. Tutaj właśnie cylindry, groszki i tak dalej. No i tutaj mamy jeszcze do czarnych. No, okej. Tutaj okej, tutaj jakieś klocki ze studami. No i jeszcze szare. Tak się prezentuje. No i właśnie tutaj mamy o piaskowe i białe, tutaj mamy przeźroczyste, tutaj mamy złoto i tutaj mamy najciekawsze o dużą płytka, bardzo fajnie, rama, no i o, tutaj 4x4 i tutaj jeszcze no, no powiem tak, na zbudowanie terenu czy coś, to właśnie fajnie, jak od tego zaczynacie, tutaj białe, niestety oczka tu są, tutaj no daszki to, o i takie coś, o no i świetnie. Już mamy tutaj kategorię zieloną i tutaj jeden z najciekawszych to właśnie liście. No i jeszcze o, taka duża płytka, druga taka duża płytka, fajnie. Z tych ciemnych to wow, ramy. Tutaj o, study, to takie są kolory, takie. No i tutaj już mi się nie chciało segregować, ale no są takie fajne liście i groszki jak zawsze. No i już ostatnie, tutaj ze czerwonych mamy właśnie ramki od okien, tutaj mamy flagi, tutaj mamy kwiatki, tutaj mamy też kwiatki z różowych, tutaj już nie sortowałem, tutaj właśnie no tak się prezentuje, daszki, tutaj zwykłe klocki, szkoda, że mało jest bordowych, no i tutaj takie nawet ciemno-różowe i tak się prezentuje. Podsumując, czy warto to kupić? No oczywiście, że warto kupić. Jest tyle rzeczy właśnie bardzo ciekawych i nawet wartych właśnie, no może nawet i większej ceny niż ta za 160 około. Właśnie jak kupicie to w promocji nawet teraz. Jeszcze chyba jest, no jest. Tam nawet Groskowizja kupił w 5 sztukach. Może on handluje tym tam za elementy. Takie mam małe teorie, no bo tak z 5 to wow, szok. 3 to jeszcze rozumiem, ale z 5 to wow, po prostu szok. No, a ja się z wami żegnam i docencie to, że no po prostu, no chyba to jest największa recenzja, wykończyłem się strasznie. Już kupowałem takie typu 1500, 900 i cieszę się, że mogłem się zmęczyć dla was i możecie to obejrzeć. Ocencie to, a ja się z wami żegnam i ostatecznie do zobaczenia.